Proszę Państwa, zanim zaczniemy, przypomnę o tej naprawdę naszej bardzo pięknej inicjatywie. Każde dziecko może złożyć dedykację dla swojej mamy. Jeżeli ktoś ma ochotę, nie ma problemu. Mamy wybrane piosenki dzisiaj.
proszę na sali. O, jest, dobrze, jest. O, widzę właśnie parę podniesionych, więc mamy właśnie specjalnie dla nas. Wojtek Dej! Wojtek Dej, zapraszam się na scenę. Niesamowicie przystojny, utalentowany, genialny, śpiewający. Zaśpiewa dla wszystkich. To ja. Baś. Baśka! Chodźcie do wszystkich, Baśka, do wszystkich. Którego maja? 1 maja. Pani była pierwsza, zapraszam serdecznie. 1 maja oczywiście gitarowy rekord Guinnessa. Ja Państwu, gitarowy rekord świata. Pokażę Państwu. Cudowna gitara. Tak jest. 1 maja. Dobrze. A kto mi powie? Kto mi powie? Ja tu wezmę drugą koszulkę od razu. No i teraz właśnie. Nie? Miło, że Pani zapytała. Proszę Państwa, mam pytanie. Które to było bicie rekordu świata? 21. 21. Ktoś to powie, panie proszę. Oczywiście, zapraszam po koszulkę. Tak jest, 21. Teraz może pani powiedzieć, słucham. Ups. No to pani mnie teraz zagięła. Dowiem się. Dowiem się na 100%. Dobrze, to w takim wypadku. A, no, pytanie naszych organizatorów. Dobrze, i teraz tak. 3 koszulka. Kto z Państwa najgłośniej, tak żebym usłyszał, to ma brzmi, które będzie patrzyło i będzie wiedziało, ile gitar zagrało w tym roku? Za mało? Ale Pani już wygrała? Dla mamy? Proszę bardzo, jest i dla mamy. 7967 gitar zagrało razem na rynku wrocławskim. Kto był? Kto grał? Kto grał? No i zobaczcie, i tej byście wszyscy się nauczyli grać na gitarze, a na rynku było ponad 20 tysięcy ludzi, to nawet Chińczycy by nas nie dogonili. Nie ma takiej możliwości. Dobra, wracamy do to są te przepiękne koszulki, które... No jeszcze tam kilka będzie konkursów i tym zabraknie. A teraz dla Państwa specjalnie krakowski Spring. Nikola Dawon. No widzę, że Wojtek dalej został. Śpiewamy. Ciemno i wstać nie mogę. Na ciągam.
mama i ona. I ona. Jest dobrze, jest jedna, jest druga. O! No to teraz posłuchajcie życzenia, zobaczymy, dla której to mamy i ona. Dla mamy i ona. Za najlepsze naleśniki, najbardziej przypalone kotlety, szlapany i pilota w pokoju, zawsze pełną butelkę whisky oraz za bycie najbardziej bliskościową mamą na świecie. Kochamy cię. Ewka, Kamila, Adia i Sebastian. I uwaga, na tej samej piosenki następna dedykacja. Dla mamy Marzenki dziękuję za twoją bezgraniczną miłość, dobre rady i smyranie po plecach. Ja ciebie też, Ewa. A piosenka to jest dokładnie ta, która jest w tytule dzisiejszego wieczoru, czyli A ja wolę twoją mamę. I nie wiedziałem, że to zrobię, a ja wolę twoją. Za ja wolę jej mamę. Za problem, załatwili je, chłopaki. Tak się przyjął, w zeszłym roku jednak zostało już, że ja wolę twoją mamę. No, no cóż, no też jest ładnie. Thank you.
Proszę Państwa, coś Państwu zesłowie, właściwie to moja żona mnie zesłowiała. Dlaczego była taka niesamowita solówka w tej piosence perkusji? Ponieważ każda mama tak naprawdę to od rana do wieczora ma właśnie dokładnie to samo. Zakupy, dzieci, ugotuj, posprzątaj, wypełnij, tu zrób, tu zrób, tu pojedź, tu na wywiadówkę, tu trzeba jechać tutaj, tu trzeba męża opieprzyć, albo go ściągnąć z knajpy, bo za dużo pije, prawda? To jest dokładnie takie samo. Michał Bednosz, wielkie brawa dla Ciebie. Właśnie po to jesteśmy, żeby takie rzeczy Państwu przypominać, powiedzieć, pokazać, ale żebyśmy z humorem też na to patrzyli. Z wielkim humorem. Życie jest życie, dzieci są cudowne, prawda? Uwaga, piosenka następna. I tutaj mam naprawdę przepiękną prezentację. Dla ukochanej mamy Patrycji. Dziękuję Ci, że jesteś dla mnie największym wsparciem. Joasia. Którą Państwo bardzo dobrze znają, a że Mikołaj zaśpiewa i Wy zaśpiewacie. Konik na biegunach! Jesteście widownią, więc teraz patrzcie, kto pierwszy podniesie rękę, kto odpowie.
Jeszcze nie zadałem pytania. Tym razem nie dam się zadawać. Okej, okay, dobrze. Proszę Państwa, jesteśmy gdzie? Wszyscy to widzą, gdzie? Stary klasztor. Ta scena nazywa się jak? Gotycka, okej. Okay. Ale w starym klasztorze, i tu jest właśnie to pierwsze pytanie, które zadam, ile jest scen? Ja usłyszałem hałas. Trzy. Mało, mało, mało. Cztery. Dobra, pan tam z tyłu. Okej. Okay. Pan Olejna, pan nie więcej krzyczał. Zapraszam po koszulkę. Cztery sceny! Wreszcie jest ktoś z tyłu. Dobry, dobry. Dobry. Chciałem Państwu powiedzieć naprawdę, sprawdzajcie to na Facebooku. Mamy tak, salę gotycką. Na dole salę restauracyjną mamy scenę wakacyjną, to już niedługo, bo 10 czerwca odpala i będziemy mieli tam piękne koncerty. I jeszcze jest sala witrażowa, czyli taki, tak sama jak tutaj, ale odrobinę mniejsza na cudowne koncerty, na które wszystkie Państwa serdecznie zapraszamy. Bądźcie z nami, tych koncertów mamy mnóstwo. A skoro jesteśmy już tutaj, to teraz zadam drugie pytanie. I teraz kto najgłośniej, proszę Was, patrzcie. Damian, Damian, jesteś w jury. Chodź ty. Okej, rozumiem. Chodź ty, jesteś w jury. Uwaga. Ile lat ma stary klasztor? 9. Dokładnie. Była połowa 18. Brawo, gratuluję. Brawo. Co się od 9 lat? Daliśmy wam tysiące koncertów. Tysiące koncertów specjalnie dla was. Kto jest tutaj pierwszy raz w ogóle? Naprawdę? Po raz pierwszy jesteście razem z nami? To mam nadzieję, że będziecie z nami wiele, wiele, wiele jeszcze raz. A teraz, teraz mam następną dedykację. Sprawdzę tego, czy utwór się zgadza. Tak, zgadza się. Dla mamy Teresy. Dziękujemy Ci, że jesteś. Kochamy Cię bardzo. Emilia i Agnieszka. A zadamy sobie drugi. Trudno tak. Więc w tej chwili my mamy chwilę czasu, żeby odpocząć.
Państwo mają czas na to, żeby na przykład kupić sobie jeszcze rzeczony i zamówić u mnie piosenkę na swojej.